Cześć! Czy wiecie, że uniwersytety zaczęły się otwierać na kobiety dopiero w drugiej połowie XIX wieku? Lub że kobiety stanowią zaledwie 4% laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ścisłych? Mimo iż kobiety były aktywne na polu nauki od zawsze, ich osiągnięcia bywają często pomijane, również obecnie. Chyba każdy słyszał o dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie, ale czy znacie takie nazwiska jak Kwolek, Cochrane czy Anderson? Prawdopodobnie część z nich jest Wam zupełnie obca. Co prawda, Dzień Kobiet i Dziewczyn w nauce obchodzimy 11 lutego, jednakże nie tylko wtedy warto o nich pamiętać. Historia kobiet nauki jest bardzo stara i sięga czasów starożytnych. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku chcemy przedstawić Wam 10 postaci kobiet ze świata nauki, o których warto wiedzieć. Czy słyszeliście o pierwszej ginekolog przed naszą erą? Agnodik to legendarna postać, która żyła prawdopodobnie w IV wieku przed naszą erą i uznawana jest ona przez wielu za pierwszą położną oraz kobietę lekarza w starożytnych Atenach. Jej historię opisał Gaius Julius Higin w swoim dziele Fabulaze. Zgodnie z tymi zapiskami, Agnodik, aby móc zdobyć wykształcenie, musiała ściąć swoje włosy i ubierać luźną tunikę, tak by nikt nie zorientował się, że jest kobietą. Jak wiadomo, w starożytnej Grecji kobiety nie tylko pozbawione były praw obywatelskich czy też wyborczych, ale nie mogły również leczyć oraz zajmować się kobietami w ciąży, gdyż było to karane śmiercią. Zatem zdobycie jakiegokolwiek wykształcenia było przez ówczesne kobiety niemożliwe. Stylizując się na chłopaka, Agnodik studiowała medycynę pod kierunkiem Herophilusa z Chalcedonu. Po ukończeniu nauki, przybrana za mężczyznę, pracowała jako lekarz. Jednakże znaczna część kobiet nie była przychylnie nastawiona do wizyty mężczyzn, szczególnie podczas porodu, bo jest to raczej intymny moment. Wówczas Agnodik rozchylała tunikę, ukazując w ten sposób, w cudzysłowie, swoją prawdziwą płeć. Jej popularność zaczęła rosnąć, przez co konkurencyjni lekarze zaczęli oskarżać ją o uwodzenie kobiet, a nawet ich gwałty. Przez liczne skargi została postawiona przed Areopagiem, gdzie w obecności rady oficjalnie ujawniła swoją płeć. Wówczas zostało postawione przeciwko niej oskarżenie o nielegalną praktykę lekarską jako kobieta. W związku z tym, że narażała ona swoje życie nosząc pomoc ciężarnym, w jej obronie wystąpiło wiele kobiet z Aten. Zapewniały one o dużej skuteczności jej leczenia i głównie pod ich naciskiem Agnodik została uniewinniona. Ponadto, dzięki temu incydentowi wszystkie wolno urodzone Greczynki zyskały prawo do tego, aby kobiety również mogły zajmować się zdrowiem innych kobiet. Jednak wielu współczesnych badaczy poddaje wątpliwość, że Agnodik istniała naprawdę. Świadczyć o tym może między innymi anegdotyczny charakter tej opowieści, a także jej imię, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza czysta przed sprawiedliwością. Jednakże sam fakt, że historia o kobiecie lekarzu pojawiła się w dziele Gajusza, świadczy o tym, że problem dostępu kobiet do opieki medycznej, a także edukacji był realny w czasach starożytnej Grecji. A czy zastanawialiście się kiedyś, komu zawdzięczamy zmywarkę do naczyń, która pozwala zaoszczędzić czas, wodę i nasze dłonie? Tak, osoba, która tego dokonała, była kobietą. Josephine Cochrane, bo tak nazywa się wynalazczyni pierwszej napędzanej ręcznie zmywarki, urodziła się 8 marca 1839 roku w stanie Ohio. Jej wczesne lata życia nie są dokładnie znane, jednak wiadomo jest, że z podstawami mechaniki zaznajomił ją jej ojciec John Garris. Josephine w wieku 19 lat wyszła za mąż za Williama Cochrane'a, z którym w 1870 roku prowadziła się do czegoś na kształt rezydencji. W związku z tą przeprowadzką zaczęła często udzielać się wśród tak zwanego towarzystwa. Liczne przyjęcia, które organizowała, wymagały długiego i częstego mycia naczyń. Pewnego razu służba stłukła niezwykle kosztowną, bo pochodzącą ponad z XVII wieku porcelanę. W związku z tym incydentem przestała ona dopuszczać służby do wykonywania tej czynności i sama zajęła się sprzątaniem po przyjęciach. Zastanawiała się ona wówczas, dlaczego, skoro wymyślono już maszynę do szycia, nikt nie wymyślił jeszcze maszyny do mycia naczyń. Jeśli nikt inny nie wymyśli zmywarki, zrobię to sama, powiedziała jednego dnia. Pochłonięta tym pomysłem, natychmiast udała się do biblioteki, aby to przemyśleć. W ciągu zaledwie pół godziny Cochrane opracowała podstawową koncepcję pierwszej zmywarki mechanicznej. Po śmierci męża w 1883 roku zaczęła na poważnie myśleć o tym wynalazku.
Jednak napotkała się z dyskryminacją ze względu na swoją płeć i brak akademickiego wykształcenia w kierunku mechanicznym. Niemniej jednak w końcu udało się jej dopiąć swego i wspólnie z Georgem Bathersem skonstruowała pierwszą zmywarkę do naczyń, którą opatentowano pod koniec 1886 roku. Po jego opracowaniu założyli oni wspólne przedsiębiorstwo. Na początku zwykłe gospodynie domowe nie były zainteresowane tym wynalazkiem, więc zwrócono się z ofertą do hoteli. W 1893 roku wynalazczyni zaprezentowała to urządzenie na światowych targach w Chicago. Zmywarka ta wzbudziła tam niemały zachwyt i Josephine wygrała nagrodę w kategoriach projektu i niezawodności urządzenia. Osiągnięcie to pomogło spopularyzować jej projekt i rozkręcić sprzedaż. Kobiety w pojedynczych gospodarstwach domowych również zainteresowały się tym tematem. W efekcie, choć inni wyprzedzili ją z samą koncepcją, to ona jako pierwsza zaprezentowała zmywarkę, przynajmniej w części zautomatyzowaną i skutecznie myjącą. Cochrane do ostatnich swych lat życia sprzedawała zmywarki osobiście, a w 1913 roku zmarła. Po śmierci Cochrane jej firma trafiła w ręce The Hobart Manufacturing Company, która w latach 40. XX wieku spopularyzowała ten wynalazek. Od 1949 roku firma ta sprzedawała artykuły gospodarstwa domowego pod marką KitchenAid. Natomiast obecnie marka ta należy do koncernu Whirlpool. A czy wiecie, że wycieraczki do przedniej szyby samochodu wymyśliła kobieta? Była to amerykańska bizneswoman Mary Anderson, a wynalazek swój opatentowała jeszcze zanim Henry Ford zaczął produkować swoje samochody. Przyszła wynalazczyni urodziła się w 1866 roku, a kiedy miała tylko 4 lata, jej ojciec zmarł. Od tego czasu cała rodzina była na utrzymaniu starszego brata Mary. Już od małego wiedziała, że życie nie jest łatwe i trzeba umieć sobie w nim jakoś radzić. Dlatego też wcześniej zaczęła pracować. Od 1893 roku prowadziła rancho i winnicę we Fresno w Kalifornii. Po śmierci ciotki, którą opiekowała się rodzina Mary, ich status się poprawił, bo odziedziczyli po zmarłej wiele złota. Niedługo po tym Mary wzięła część swojego spadku po ciotce i stwierdziła, że pojedzie zwiedzać Nowy Jork. Pewnego dnia 1903 roku, podczas podróży, zauważyła, że kierowca za każdym razem, aby wyczyścić przednią szybę od śniegu, musiał zatrzymywać pojazd, wystawiając głowę przez okno. Wtedy wpadła na pomysł opracowania praktycznego rozwiązania tego problemu. Wkrótce stworzyła projekt pióra gumowego, który łączył się z wnętrzem samochodu, co umożliwiało kierowcy czyszczenie szyb od wewnątrz pojazdu. Za swój wynalazek 10 listopada 1903 roku Anderson uzyskała patent. Początkowo nie zdobył on wielkiej popularności, gdyż obawiano się, że takie urządzenie będzie rozpraszać kierowców. Popyt na nie wzrósł dopiero na początku lat 20. Mimo tego, że teraz jest to nieodłączna część praktycznie każdego pojazdu, Anderson nie osiągnęła korzyści finansowych za swój wynalazek. Nie była bowiem w stanie skłonić kierowców ani żadnych korporacji do przyjęcia jej genialnego pomysłu. Dlatego już po 2 latach sprzedała swój patent kanadyjskiemu producentowi. Więc w czasach, kiedy popyt na samochody i tym samym na wycieraczki do szyb wzrósł, inni już korzystali z oryginalnej koncepcji Anderson. Mary zmarła w 1953 roku w letnim domu rodzinnym w stanie Tennessee, gdzie mieszkała z młodszą siostrą Fanny. W 2011 roku Mary Anderson została wprowadzona do National Inventors Hall of Fame. Czy widzieliście kiedyś Park Narodowy Everglades na Florydzie? Jeśli nie, to wciąż macie taką możliwość. A to za sprawą amerykańskiej dziennikarki, pisarki oraz działaczki na rzecz ochrony przyrody, która w znacznym stopniu przyczyniła się do ochrony tych terenów. Marjorie Stoneman Douglas, bo tak nazywała się ta działaczka, urodziła się w 1890 roku w Minnesocie, lecz w młodym wieku przeniosła się do Miami. Od najmłodszych lat uwielbiała czytać książki, a gdy zaczęła dorastać, rozpoczęła pisanie swoich pierwszych opowiadań. W wieku 16 lat miała czynny udział w wydaniu jednego z najpopularniejszych wtedy czasopism dla dzieci. Natomiast w 1915 roku dołączyła do redakcji gazety swojego ojca, która nosiła nazwę The Miami Herald. Początkowo Marjorie pisała raczej krótkie wypowiedzi, między innymi o wydarzeniach towarzyskich. Jednak z czasem powierzono jej większe zadanie. Miała być odpowiedzialna za całą stronę gazety.
Natomiast kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej, Douglas w wieku 27 lat zaciągnęła się do rezerwy marynarki wojennej, stając się wówczas pierwszą kobietą na Florydzie, która dokonała takiego czynu. Później przystąpiła do organizacji amerykańskiego Czerwonego Krzyża, służąc w Paryżu. Po powrocie z Europy, Marjorie objęła posadę asystentki redaktora w gazecie, w której przed wyjazdem pracowała. W swoich artykułach poruszała tematy związane z prawem wyborczym kobiet oraz z ich prawami obywatelskimi. Jednak nie chciała na całe życie utkwić w tej gazecie i w 1923 roku porzuciła to stanowisko, zaczynając pisać jako niezależna autorka. W większości swoich opowiadań, a było ich łącznie ponad 100, opisywała kwestie nierówności społecznych zarówno na tle płci, jak i na tle rasowym. A co z tym Everglades? Marjorie była zafascynowana przyrodą tego zakątka, jednak ówczesny, zbyt szybki rozwój handlowy tamtej części Florydy powodował, że inwestorzy chcieli osuszyć te tereny pod zabudowę. Uważano wtedy to miejsce za bezwartościowe bagno, które należy jak najszybciej zrównać z powierzchnią, aby móc poczynić nowe inwestycje. Jednak Douglas zawzięcie walczyła o te tereny i w 1947 roku wydała głośną książkę Everglades River of Grass, w której to argumentowała, dlaczego należy walczyć o ochronę tych unikalnych zjawisk przyrodniczych, których nie zobaczymy w innych częściach świata. Można powiedzieć, że na nowo ukazała świetność tego miejsca, dzięki czemu zmienił się pogląd społeczeństwa o Everglades, które zaczęło wspierać Marjorie w jej działaniach i w tym samym roku utworzono tam Park Narodowy Everglades, który obecnie jest trzecim co do wielkości amerykańskim parkiem narodowym z niepowtarzalnym ekosystemem lasów na Morzu Nowych. Dzięki jej twórczości zostało poczynionych wiele kroków w kierunku ochrony przyrody, a na jej cześć nazwano m.in. budynek Departamentu Ochrony Środowiska Florydy, a także kilka szkół oraz parków w całym stanie. Marjorie dożyła sędziwego wieku 108 lat, a jej prochy zostały rozrzucone w Everglades, o które tak zawzięcie walczyła. Następna postać, o której chcemy opowiedzieć, to kobieta, która potrafiła połączyć inteligencję i grację, mądrość i piękno, naukę i sztukę. Jest to Raisi Kelce, włoska tancerka i archeolożka ukraińskiego pochodzenia. Raisa urodziła się w Odesie w 1894 roku w zamożnej rodzinie ukraińskich Żydów. Była najmłodszą z 5 dzieci. Rodzina posiadała przedsiębiorstwo w Polsce i Finlandii, ale sama Raisa rosła w Sankt Petersburgu i mieszkała tam do 1918 roku. Tutaj uczyła się języków obcych, chodziła na koncerty czy do teatru. Za sugestią ojca Raisa została tancerką i aktorką. Tańczyła na rosyjskiej scenie w teatrze, dopóki rewolucja nie zmusiła jej do opuszczenia tego kraju. Mieszkała rok w Rzymie, później w Berlinie i we Francji. W 1923 roku dostała rolę głównej baletnicy w wystawie L'Histoire di Solda w Rzymie. Właśnie tutaj spotkała ona znanego włoskiego malarza Giorgia de Chirico. Między nimi zrodził się namiętny romans, dlatego też Raisa rozwiodła się z pierwszym mężem i w 1925 roku pobrała się z Giorgio. Chirico namalował kilka jej portretów, które zachowały się do tej pory. Raisa żyła i pracowała z malarzem we Francji oraz we Włoszech. Przebywając w Paryżu, zaczęła studiować archeologię w École du Louvre. Co prawda nie zdobyła dyplomu, ponieważ przez zdradę męża musiała przerwać edukację, gdyż zakochał się on w innej kobiecie. Dlatego Raisa zdecydowała się na kolejny rozwód, po czym wróciła do Rzymu. Przez brak wykształcenia oraz brak europejskiego pochodzenia nie mogła znaleźć pracy jako archeolożka. Wyjechała więc do Ostii pracować jako fotograf przy wykopaliskach, którymi dowodził Guido Calza. W 1937 roku zaczęła ona asystować przy jego pracy i tak między nimi zrodziła się silna więź. Para pobrała się w 1945 roku, jednak ich szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ już rok po ich ślubie Guido zmarł. Owdowiała Raisa kontynuowała swoje prace w Ostii do 1968 roku. Opublikowała wiele książek archeologicznych oraz prac naukowych, a za swoje osiągnięcia została odznaczona włoskim złotym medalem za wkład w rozwój nauki i sztuki. W ostatnich latach życia została sparaliżowana i pozostała w bezruchu aż do śmierci. Zmarła w 1979 roku w domu seniora w Monte Cucco. Historia życia tej kobiety oraz jej tajemnicze zaginięcie wciąż budzi fascynację wielu ludzi i jest przedmiotem nowych teorii spiskowych. Amerykańska pilotka Amelia Earhart znana na całym świecie z faktu, iż była pierwszą kobietą, która przyleciała nad Oceanem Atlantyckim.
Ale oprócz swoich osiągnięć w sferze awiacji, Earhart była także dziennikarką, pracownikiem socjalnym oraz autorką wielu książek. Urodziła się w 1897 roku w Kansas. Już jako dziecko przejawiała bardzo awanturniczy charakter. Ukończyła szkołę w Chicago, po czym dostała się do koledżu. Jednak pewnego razu podczas wizyty u swojej siostry w Kanadzie zainteresowała się pomysłem opieki nad rannymi żołnierzami, a były to czasy I wojny światowej. Dlatego w 1918 roku rzuciła studia na rzecz niesienia pomocy pielęgniarskiej w Toronto. Po zakończeniu wojny jej rodzina przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie Amelia odbyła swoją pierwszą podróż samolotem. I właśnie to doświadczenie wpłynęło najbardziej na wybór jej ścieżki życiowej. Wkrótce potem Amelia zaczęła uczęszczać na lekcje latania. Swój pierwszy samolot kupiła w 1921 roku, a 2 lata później uzyskała licencję pilota. W 1925 roku wyjechała do stanu Massachusetts, aby zostać pracownikiem socjalnym w Denison House. Ale i tam starała się wciąż rozwijać swoje zainteresowanie awiacją. W 1928 Phipps Guest organizowała projekt, na celu którego było znaleźć dziewczynę, która przyleci nad Oceanem Atlantyckim. W lipcu tego roku Amelia dostała telefon z pytaniem, czy nie zechciałaby zostać tą kobietą. I dobrze wiemy, jaka była jej odpowiedź. Lecz za pierwszym razem była tylko pasażerem, a pilotami byli Wilmer Schultz i Louis Gordon. Po wylądowaniu ogłosiła, że chce kiedyś zrobić to sama. W wieku 34 lat zdecydowała się na powtórzenie wcześniejszego osiągnięcia, lecz teraz samotnie, jako pilot. Lot ten trwał 14 godzin i 56 minut. W miejscu, gdzie wówczas wylądowała, czyli na pastwisku w Calmore, obecnie znajduje się muzeum. Za ten lot Earhart została oznaczona zaszczytnym krzyżem lotniczym. Natomiast w 1937 roku Amelia zdecydowała się na lot wokół globu. Po przebyciu około 3/4 całego dystansu nad Oceanem Spokojnym utracono z nią kontakt radiowy. Pomimo licznych prób poszukiwania samolotu, do tej pory nie został on odnaleziony. Amelia Earhart zaginęła w lipcu 1937 roku, a w styczniu 1939 została uznana za zmarłą. W ciągu życia pilotka ustanowiła też wiele rekordów dotyczących prędkości i wysokości lotu. Napisała wiele książek, w których opisywała swoje doświadczenia związane z lataniem. Ponadto była dość mocno zaangażowana w politykę. Między innymi była członkinią Krajowej Partii Kobiet oraz popierała Equal Rights Amendment, poprawkę o równouprawnieniu kobiet. A co z kobietami polskiego pochodzenia? Jedną z nich była Stefani Kwolek, a właściwie Stefania Kwolek, która przyszła na świat w lipcu 1923 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzice wyemigrowali z Polski już w wieku nastoletnim i osiedlili się w stanie Pensylwania. Nauką i chęcią poznawania przyrody Stefanię zaraził jej ojciec, z którym za czasów dzieciństwa spędzała godziny, odkrywając pobliskie lasy i pola, co sprawiało jej niezwykłą przyjemność. Kwolek uczęszczała do katolickiej szkoły w New Kensington, która była dosyć kosztowna, jednak rodzicom zależało, by osiągnęła dobre wykształcenie, a przy okazji wzmacniała swoją wiarę. W 1946 ukończyła chemię na jednym z uniwersytetów w Pittsburghu. Stefania chciała kontynuować naukę, jednak ze względów finansowych musiała odłożyć to marzenie na później. Znalazła wtedy pracę w firmie DuPont na stanowisku chemika eksperymentalnego. Co prawda, początkowo jej plan był taki, by zarobić i odłożyć nieco na studia medyczne. Jednak praca ta okazała się jej wielką szansą i szybko porzuciła plany na zostanie lekarką. Kwolek okazała się być bardzo dobra w swoim fachu i już w 1959 roku otrzymała swoją pierwszą z licznych nagród, a była to nagroda za przedstawienie sposobu otrzymywania nylonu w zlewce chemicznej w warunkach pokojowych. Jednak swojego największego odkrycia dokonała 5 lat później, kiedy to opracowała roztwór ciekłych kryształów, który można było przekształcić w niezwykle lekkie, ale bardzo wytrzymałe włókno, czego nigdy wcześniej nie udało się stworzyć w warunkach w laboratorium. W ten sposób powstał kevlar, czyli materiał, który jest wykorzystywany m.in. przy produkcji kamizelek kuloodpornych, kasków czy też hełmów ochronnych. Jak stwierdziła Kwolek, nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że ten mały, ciekły kryształ może się przekształcić w coś takiego. Stefani Kwolek przepracowała równo 40 lat w firmie DuPont, mimo że początkowo zatrudniła się tam, by sobie tylko dorobić. Po przejściu na emeryturę w 1986 roku została członkiem Narodowej Rady Badawczej, a także Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ponadto uczyła również licealistów oraz działała na rzecz większego udziału kobiet w nauce.
Stefani za wynalezienie kewlaru, a także późniejszych syntetyków lajkry i spandeksu otrzymała w 1999 roku nagrodę Lemelson MIT Prize za całokształt swych dokonań. Łącznie była posiadaczką 28 patentów. Jak w 2014 roku deklarowała rzeczniczka DuPont, dzięki zastosowaniu tego materiału w kamizelkach kuloodpornych w samych tylko Stanach Zjednoczonych uratował on życie ponad 3000 policjantów. Stefanie Kwolek zmarła w dniu 18 czerwca 2014 roku w wieku 90 lat i pozostawiła po sobie ogromny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na świecie. Słyszymy czasami, że we współczesnym świecie bez odpowiedniego wykształcenia nie da się osiągnąć sukcesu w nauce. Jane Goodall na przykładzie swoich własnych działań udowodniła, że tak nie jest. Teraz uznawana jest za autorytet w dziedzinie prymatologii, etologii i antropologii. Na początku, nie mając naukowego wykształcenia, wyruszyła do Tanzanii obserwować szympansy. Jane Goodall urodziła się w Londynie w 1934 roku. Już jako dziecko zaczęła interesować się naturą, a szczególnie zwierzętami. Po ukończeniu szkoły pracowała jako sekretarka. Największym marzeniem młodej Jane było badanie zwierząt w egzotycznych krajach. I w 1960 roku, mimo trudności wynikających z konserwatywnego podejścia brytyjskich władz, otrzymała zgodę na wyjazd do Afryki. Tam, jako młoda, 23-letnia dziewczyna, zaczęła asystować w badaniach doktora Louisa Leakeya. I to właśnie on docenił jej unikatową osobowość, a następnie zlecił pracę w Gombe Stream Game Reserve. Mimo obaw ze strony bliskich oraz niebezpieczeństwa, lecz mając wsparcie doktora Leakeya i własne samozaparcie, Goodall zgodziła się na pracę. Pierwsze tygodnie pobytu w Gombe nie były łatwe, bo Jane zachorowała na malarię i spędziła kilka tygodni w łóżku leżąc z gorączką. Ponadto przewędrowała dziesiątki kilometrów po zalesionych górach, aby zobaczyć chociaż kilka szympansów. Ale jej poświęcenie nie poszło na marne, bo już po kilku latach jej odkrycia całkowicie zmieniły podejście do etologii i antropologii oraz stały się podstawą współczesnej nauki. Obserwując szympansy, odkryła, że jedzą one mięso, używają narzędzi i potrafią te narzędzia stworzyć, co wcześniej uznawano za umiejętność jedynie ludzi. Ponadto polują i mają złożone osobowości. Jednak największym osiągnięciem Jane nie było to, że w pewnym stopniu zmieniła definicję człowieka, lecz co ważniejsze, całkowicie zmieniła podejście badaczy do zwierząt. Inaczej niż do tej pory, nadawała małpom imiona, nie numery. Jane Goodall udowodniła, że zwierzęta należy badać w ich własnym środowisku. Po powrocie do Anglii w 1964 roku obroniła pracę doktorską z etologii na Uniwersytecie w Cambridge. W 1967 roku została kierowniczką badań w Gombe Stream Research Center. Jane Goodall napisała kilkanaście książek na temat swoich obserwacji i badań. Otrzymała też wiele nagród. Ponadto w 2002 roku została posłańcem pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej o jej życiu i działaniach możecie się dowiedzieć z filmu Życie Jane, który w 2010 roku pojawił się na ekranach. Sukcesy i sława pomogły Jane zorganizować placówkę badawczą Jane Goodall Institute, gdzie uczy młode pokolenia, kładąc nacisk na ochronie zwierząt i zachowanie gatunków. A czy można dostać Nagrodę Nobla za wagarowanie? Można. Idealnym tego przykładem jest Françoise Barres-Sinoussi, urodzona w Paryżu w 1947 roku, lekarka i wirusolog. Interesowała się nauką już w dzieciństwie, kiedy to w wakacje spędzała godziny analizując zachowania owadów oraz porównując ich usposobienie. Początkowo była bardziej zainteresowana zostaniem lekarką niż badaczką, jednak podjęła się studiów związanych z naukami ścisłymi. Po 2 latach studiów Françoise podjęła próbę znalezienia pracy w laboratorium w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ chciała się przekonać, czy to, co studiuje, jest dla niej. Po blisku roku szukania pracy została przyjęta przez Instytut Pastera. W krótkim czasie jej wymiar tej pracy rozszerzył się na cały etat i zdawała się w całości ją pochłaniać. Françoise przychodziła na uczelnię tylko po to, aby zdawać egzaminy, podczas których musiała polegać na notatkach zajęć swoich znajomych, bo sama nie uczęszczała na nie regularnie. Jednak z czasem zaczęła osiągnąć coraz lepsze wyniki, ponieważ w końcu miała prawdziwą motywację, gdyż zdała sobie sprawę, że kariera naukowa jest tym, co chciała w życiu robić. Niemal od początku swojej kariery skupiała się na zagadnieniach związanych z retrowirusami. Jej wiedza w tej dziedzinie w znacznym stopniu przyczyniła się do odkrycia w 1983 retrowirusa HIV, który wywołuje chorobę AIDS.
Dzięki temu szybciej można było opracować testy diagnostyczne na jego obecność, a z czasem również leków, które spowalniały rozwój infekcji tym wirusem. W dużym stopniu pomogło to powstrzymywać szerzenie się epidemii AIDS w krajach o znacznym stopniu rozwoju. Jednakże w państwach ubogich i dopiero rozwijających się sytuacja była i jest znacznie trudniejsza. Françoise, by zmienić tę sytuację, zapoczątkowała w latach 80. XX wieku współpracę z krajami słabo rozwiniętymi. Nieustannie pracuje ona nad przełożeniem badań podstawowych na praktykę kliniczną, tak aby osiągnąć poprawę w zakresie prewencji, opieki medycznej czy leczenia osób zakażonych wirusem HIV. Ponadto w 1998 roku została szefem własnego laboratorium w Instytucie Pastera. Do tego jest współautorką ponad 200 naukowych publikacji, przy czym brała udział w ponad 250 międzynarodowych konferencjach naukowych oraz wykształciła wielu młodych badaczy. W 2008 roku została wraz z Montagnierem uhonorowana Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za ich wspólne odkrycie wirusa zespołu nabytego braku odporności, zwanego właśnie wirusem HIV. A w lipcu 2012 Barry Sinusi została prezeską Międzynarodowego Towarzystwa do Spraw AIDS. Z kolei dr Shirley Ann Jackson to pierwsza kobieta afroamerykanka, która uzyskała doktorat w Instytucie Technologii Massachusetts. To właśnie ona przeprowadziła badania w latach 70. XX wieku, które w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania identyfikatora dzwoniącego oraz wprowadzania połączeń oczekujących. Oprócz tego zawdzięczamy jej powstanie faksu czy kabla światłowodowego. Chciałybyśmy przybliżyć Wam nieco sylwetkę tej kobiety. Jak właściwie doszła do tych wynalazków, które zmieniły nasz świat i bez których już nie wyobrażamy sobie normalnego życia? Jackson urodziła się w Waszyngtonie w 1946 roku. Już od dziecka wyróżniała się ponad przeciętną inteligencją i zdolnościami do nauki. Po ukończeniu szkoły dostała się do Instytutu Technologii w Massachusetts. Była jedną z zaledwie 40 afroamerykańskich studentów i jedną z 43 kobiet wśród 900 studentów pierwszego roku. Ponadto była jedyną ciemnoskórą studentką na swoim kierunku, jakim była fizyka teoretyczna. Podczas studiów pracowała w laboratorium żywności przy instytucie oraz pomagała jako wolontariuszka w szpitalu w Bostonie. Po ukończeniu studiów licencjackich zdecydowała się zostać w instytucie i starać o stopień doktora. Tym samym chciała zachęcić więcej młodych Afroamerykanów do uczęszczania na uniwersytety. Podczas studiów doktoranckich wciąż kontynuowała swoją pracę na uczelni oraz prowadziła działania związane z cząstkami elementarnymi. W 1973 roku otrzymała stopień doktora fizyki. Tym samym została pierwszą kobietą afroamerykanką, która otrzymała ten stopień w Instytucie Technologii w Massachusetts i drugą w Stanach Zjednoczonych. Później pracowała w różnych laboratoriach fizycznych, a w 1974 roku zaczęła pracę jako naukowiec w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Szwajcarii. Jackson wydała ponad 100 prac naukowych. Pracowała również jako wykładowczyni, a w 1999 roku stała się pierwszą kobietą i pierwszą afroamerykanką, która została rektorem na Politechnice w Rensselaer. Za jej kierownictwa Instytut bardzo rozwinął swoją działalność naukową. Trzykrotnie zwiększyła się liczba abiturientów, a liczba dyplomów doktoranckich znacznie wzrosła. Współpracowała też z różnymi organizacjami na rzecz uczelni. Do tego znalazła wielu sponsorów dla różnych naukowych programów studenckich. Dlatego nie jest to dziwne, że w 2010 roku Instytut ogłosił, że chce przedłużyć współpracę z Shirley Jackson jeszcze na 10 lat. Teraz jest ona jedną z 10 najlepiej opłacanych rektorów na całym świecie. W ciągu swojej kariery otrzymała wiele wyróżnień i nagród. Między innymi w 2009 roku została przewodniczącą Rady Nauki i Technologii. Nauka i kariera wbrew stereotypom nie przeszkodziła Jackson mieć szczęśliwą rodzinę, męża, którego poznała na studiach, oraz syna. Na swoim przykładzie dr Shirley Ann Jackson udowodniła, że w karierze naukowej nie liczy się płeć, kolor skóry czy pochodzenie. Najważniejsze jest samozaparcie oraz wiara we własne możliwości. Jak usłyszeliście, historia kobiet w świecie nauki nie zawsze jest kolorowa. Na przestrzeni lat widoczne jest, że nie zawsze były one traktowane sprawiedliwie. Mimo swoich osiągnięć i ciężkiej pracy musiały walczyć o uznanie społeczeństwa. Dzisiaj działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w nauce są kluczowe i coraz częściej możemy spotykać je na wysokich stanowiskach. Mimo, że postęp w tym zakresie jest widoczny, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia.
W raporcie Women in Science, którego autorem jest UNESCO, przeczytamy, że kobiety w Polsce stanowią około 60% wszystkich osób na studiach pierwszego stopnia. Dominują one także wśród doktorantów, natomiast stanowią mniejszość wśród pracowników naukowych. Mimo różnych dysproporcji na tym tle, ich wkład w rozwój nauki jest nieoceniony. W dzisiejszych czasach świat stoi przed koniecznością wykorzystywania potencjału kobiet we wszelakich dyscyplinach. Nie ma to na celu jedynie przekreślenia wielowiekowej dyskryminacji, lecz jest misją dla dobra wszystkich, dla harmonijnego oraz dynamicznego rozwoju świata, jak i dla dobra samej nauki. Jeżeli dotarłeś do końca tego odcinka, daj znać w komentarzu, która z historii przedstawionych dzisiaj kobiet zaciekawiła Cię najbardziej. A może znasz równie ciekawe postacie, o których więcej osób powinno usłyszeć? Tym też się podziel z resztą słuchaczy. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.